serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy nas kolegę Jarosława Strzałkę. Kolega Jarek Strzałka, jak to wielu ostatnio hodowców, stanął przed decyzją, że postanowił zlikwidować całkowicie gołębie, które ma. Wprawdzie kolega Jarosław nie lotował, aczkolwiek miał bardzo dużo gołębi aktywnie, bo zdarzało mu się uczestniczyć w lotach, zaraz nam powie, jak dokładnie to było, ale miał bardzo dużo gołębi takich ciekawych, gołębi rozpłodowych. My też mieliśmy te gołębie u siebie, ale więcej o tych gołębiach, jakie są, jakie mu zostały niejako w tym rozpłodzie, bo on oczywiście przez lata ostatnio też niektóre nabywał, niektóre sprzedawał, no po prostu powie nam kolega Jarosław sam. Proszę bardzo. No doszedłem w końcu do tej ostatecznej decyzji, chociaż kilka lat temu już próbowałem też zlikwidować gołębie, ale odwiódł mnie od tej decyzji kolega i tak pochodowałem te gołębie jeszcze do dzisiaj, ale no teraz już zapadła taka decyzja zupełnie ostateczna, a z lotowaniem no to lotowałem oczywiście, ale nie tak jakby systematycznie, moje lotowanie było takie, można powiedzieć, sporadyczne. I młodymi, i dorosłymi gołębiami, bardziej młodymi. No, gołębie trzymam od dzieciństwa, więc jestem zawsze blisko tego hobby. Poodwiedzałem trochę gołębników tutaj u nas w Polsce, ale również na zachodzie. Takie ważniejsze gołębniki, które widziałem, no to u Heberechta, u braci Jansen też byłem, u Vandenabele. Więcej też hodowli zwiedziłem, u Herbotsów również. A tutaj akurat pokażemy wszystkie gołębie. Tylko masz 30 kilka, tak? Tak, 30 kilka gołębi. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie zabrałem, tylko gołębie rozpodowe. To jest akurat samiczka od Franza Revermana, hodowla niemiecka. Mówi się, że to był, czy jest najlepszy gołębnik rozpodowy nawet na świecie. Ten Reverman kupował gołębie takie chociażby jak braci Jansen, chyba w swoim życiu ze 120 kupił. Z samych dzieci 0,19 miał z 15 sztuk. To jest samiczka po... Jaki numer ma? 134, rok 17, po oryginalnym Jansenie. To jest gołąb, ojciec to jest bezpośrednio od braci Jansen, prawnuk Klampera. Matka tutaj pochodzi po gołębiu od braci Jansen i to jest wnuczka Klampera, więc... To łączenie, ta samiczka jest łączenia prawnuk razy wnuk Klampera, tego słynnego, który w ostatnich latach był u braci Jansen najlepszym gołębiem rozpodowym. To tyle, to by była ta samiczka. Mamy tych gołębi, ja mówię, około 30. Najpierw kolega Jarosław będzie prezentował nam samicę, pokazywał. No następny już. To jest samica. Jak to na numer ma? Końcówka 171. To jest cały numer mówię najlepiej. Chyba 171. No właśnie. Tak, to jest samica od braci Borkmans z 15 roku. 102-51-71. Na holenderskiej obrączce. Na holenderskiej obrączce, już od dowodu nie będę szukał, z linii 613. To jest łączenie dwóch wnuków 613. Świetna samica, kapitalnie leży w rękach. Kilka fajnych gołębi już wydała, nie tylko u mnie, ale również od kolegów, bo mam dużo znajomych, którzy w Polsce tymi gołębiami latają. A dodajmy, że u braci Borkmans to jest najlepsze źródło deklaków, do jakiego można dotrzeć. To jest również samiczka od braci Borkmans 2009 roku. To jest wnuczka 613. Tego najlepszego gołębia w karierze deklaka. To już jest rarytas, nie tylko w Polsce, ale chyba i w Europie. Wnuk 613. 14, 21, 128. Ta samiczka naprawdę, to jest chyba najlepsza samica rozpłodowa, jeżeli chodzi o mój gołębnik. Obojętnie którego samca dostawała, zawsze wychodziły fajne gołębie, szybkie gołębie czołowe w oddzielnie, tylko u mnie, bo również koledzy, którzy mają ode mnie gołębie, między innymi z tej samicy, niejednokrotnie no, mieli z tej krwi gołębie na wystawie ogólnopolskiej. Samiczka już leciwa, bo 2009 rok, ale nie było kłopotu jak dotychczas z płodnością. W tym roku 100% jajek zapłodnionych, wszystkie młode wyhodowane. Kolejna samica. A to jest samica od Jana van de Pasza. Jan van de Pasz, holenderski hodowca. Moim zdaniem jeden z największych hodowców w Europie. Olimpijczyki. To ma mnóstwo gołębi olimpijskich na swoim koncie wyhodowanych.
też oparł swoją hodowlę na gołębiach jansenowskich. To akurat jest samiczka z 2014 roku, 126.0460. I to jest córka olimpijki, samicy, która była na olimpiadzie w kategorii H. Olimpijka o imieniu Argenton, poszukam szybko rodowód. To jest nie tylko córka olimpijki, ale to jest również wnuczka innych sławnych gołębi. Dużo gołębi będziesz miał z jakich lat? Taki młodszy, starszy, mówisz, że teraz przeglądasz, 2014, cholerno dużo, tak? Dużo, 2014 właśnie te gołębi od Jana van de Pasza. To jest wnuczka między innymi gołębia Primo od Alberta Derwy. To był gołąb 9 razy pierwszy i trzeci w pucharze Europy Zachodniej. Kapitalna linia Alberta Derwy. To jest również wnuczka olimpijki Iris van de Pasza, która była na olimpiadzie w Nitrze 2013. I to jest wnuczka takiej samicy Bertie, która, jak się nie mylę, była 2 lata z rzędu najlepszą holenderską samicą. Przypomnij numer tego gołębia? 126.0460, bezpośrednio po olimpijce Argenton, która była w Nitrze w 2013, kategorii H bodajże. O, tu akurat trafiła się też kapitalna samica od Jana van de Pasza. Numer ma? 2014 rok, końcówka 959 na pewno, podobnie jak ten super rozpłodowy u Wintera Prandzie. 126.0959. Taka nakrapiana pstra, córka najlepszego gołębia rozpłodowego Jana van de Pasza, Jupitera. Jupiter był najlepszym lotnikiem Holandii w 2009 roku, jak się nie mylę. Pochodzi Jupiter ze sławnej linii Lowieke, to był gołąb pod van de Pasza, który dał kilka olimpijczyków, a wnuki to kilkanaście olimpijczyków tego gołębia jansenowskiego. Natomiast ta jest córką Jupitera, to jest najlepszy gołąb rozpłodowy u van de Pasza. Mało tego, że sam był najlepszym rozpłodowcem, jest rozpłodowcem, to jeszcze daje super gołębie, bo między innymi jego córka też już, córka Jupitera wyszła, okazała się być najlepszą lotniczką w Holandii w 2013 roku. To mało tego jest z takiego łączenia na inbred, ponieważ Jupiter miał siostrę, która była drugą lotniczką Holandii i Jupiter był łączony z córką tej drugiej lotniczki Holandii, która się nazywa się Gabriela z końcówką numeru 900. To jest córka z takiego połączenia. Z tej samiczki jestem bardzo zadowolony, koledzy w Polsce też mają z tej linii gołębie, między innymi kolega w Legnicy, Henio Remiszewski, ma córkę, syna tej samiczki, z którego wyhodował taką fajną superlotniczkę, która jako roczna fajnie się spisywała w tym roku jako dwuletnia. Brata tej samiczki odsprzedałem koledze do okręgu Opole i tam też z tego samczyka kolega wyhodował super samicę roczną, która kilka razy była chyba pierwsza na oddział i takie czołowe konkursy w tym roku latała jako roczna po bracie tej samicy. To jest samica również z 2014 roku, też od Jana van de Pasza, 126.0435. To jest córka olimpijki Iris, jej matka była też na olimpiadzie. Ta matka to pochodzi głównie z gołębi Van Luna, z oryginalnego Van Luna jeszcze. Ojciec to jest taki sławny gołąb u van de Pasza, tak zwany, ma imię Zon Shim, czyli syn Shima. Ten Zon Shim wydał już gołębia olimpijskiego, ponieważ od van de Pasza nabył gołębie taki jego dobry przyjaciel z Niemiec, Uwe Wendland. I ten Uwe Wendland z tego oryginalnego gołębia van de Pasza udało mu się wyhodować, znaczy to bezpośrednio ten oryginalny gołąb pod van de Pasza wylądował na olimpiadzie, ponieważ tak polatał mocno tam w Niemczech, że po prostu wylatał wynik olimpijski. I również po tym samym ojcu, to ta samiczka, ten gołąb Uwe Wendland wylatał wynik olimpijski. To tyle, to ta samiczka. Kolejna samiczka z 2014 roku, też od Jana van de Pasza, 126.0416. To jest kapitalna akurat samiczka, jej matka wylatała w Holandii 24 konkursy na 24 wkładania w 2000,
2012 roku i była najlepszą lotniczką Holandii. Ojciec tej samiczki to jest ten sam ojciec, który wydał tego sławnego Jupitera o Van de Pasha. I ta samiczka, oprócz tego, że jest właśnie po tej super T-Aske, która wylatała 24 konkursy w jednym sezonie, i to długie loty, to jest jeszcze dodatkowo wnuczką słynnej Eriki Rolanda Fisnera. O, tak wygląda skrzydełko. Akurat się tak złożyło, że Roland Fisner zmarł dwa tygodnie temu. I będą też się nie będziemy mieli, także tutaj tak pechowo się troszeczkę złożyło też. To jest oryginalna samica od, jak wcześniej już tam też miałem kilka takich, od Franza Revermana. 2017 rok, samica numer 328, taka niebieska z jednym białym lotkiem. To jest inbred na takiego słynnego gołębia, jednego z najsłynniejszych gołębi w Holandii, Het Wonder. Tego gołębia kupił do siebie pan Reverman, kapitan lotniki, wydał ten Wonder nie tylko u Revermana, ale również inni hodowcy zachodni kupowali. To jest inbred na tego Het Wonder. Ojciec i matka po Het Wonder. Przyrodnie rodzeństwo. Kolejna samiczka od Franza Revermana z Niemiec. 491, jak się nie mylę, tak, się nie pomyliłem. Jak dobrze pamiętam, to jest po oryginalnym jasenie, taka niebieska. Tak, 491 po oryginalnym jasenie. Tutaj też mamy takie łączenie. Jej ojciec to jest oryginalny jasen, wnuk Klampera. Matka już po gołębiu jansenowskim wyhodowana u Revermana, prawnuczka Klampera. Więc tutaj takie łączenie wnuk razy prawnuczka tego słynnego Klampera. Tutaj kolejna samiczka od Jana van de Pasha, 2014 rok. To jest numer 126-0950. To jest córka słynnej olimpijki van de Pasha o imieniu Venus. Ta samica, matka tej gołębicy, była druga w kategorii all-round u nas na olimpiadzie w Poznaniu. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ u van de Pasha dominują takie ciekawe łączenia. On zwykle gołębie olimpijskie i lotniki narodowe łączy z innymi gołębiami, które wydały już takie słynne gołębie. I ojciec tej samicy również wydał samicę, która była trzecia na olimpiadzie w kategorii G w Nitrze. Tu jest też bardzo ciekawe połączenie. To jest gołąb numer, no? Zaraz powiem. 2017 rok, numer 1458-368. Młoda samiczka, przywiozłem ją nie tak dawno, bezpośrednio po tym najlepszym gołębiu od Van de Pasha Jupiterze. Jak bywałem u Van de Pasha i przeglądałem czasami gołębie po Jupiterze i się zastanawiałem nad nimi, to zwykle mówił, żeby nie oglądać, tylko brać po tym gołębiu, ponieważ to jest u niego najlepsza linia. I rzeczywiście to się sprawdza, patrząc na wyniki Van de Pasha. Ta samiczka jest bardzo ciekawego połączenia, to jest inbred Jupiter, ten najlepszy gołąb rozpłodowy Van de Pasha i zresztą kapitalny lotnik. Miał brata, który był w rozpłodzie, jest w rozpłodzie, nielotowany. Ten brat Jupitera wydał samiczkę olimpijską o imieniu Sani. Ta samica była w olimpiadzie, na olimpiadzie chyba w 2015 roku. I to jest łączenia Jupiter razy olimpijka Sani po bracie Jupitera. Z takiego łączenia. Młoda to była późna samiczka. O, tutaj jeden z moich ulubionych gołębi. To jest samiczka oryginalna od Jana Fabiana. Większość hodowców zna chyba tego hodowcę. Pochodzi z jego najlepszej samicy. Znam się z Janem Fabianem od lat. Ona pochodzi z tak zwanej Asicy. Asica była 3 lata, 3 sezony z rzędu najlepszą lotniczką w oddziele. Ona również też na wystawach brała pierwsze nagrody w kategorii standard. Czy ten numer ma go, powiedzmy? Z 2009 roku. Też już leciwa, ja mam ją od Mutka. 97-83 i z tą samiczką jestem bardzo związany. Ona ma specyficzny charakter, taka spokojna i daje kapitalne gołębie w połączeniu z jansenami i z deklatami.
hodowcy u mnie, ja, ale też koledzy moi są bardzo zadowoleni z gołębi z tej samicy. Tutaj jest kolejna samica. To jest samica od braci Borkmas. 15 rok. 102-51-25. Mam tutaj dwie takie samiczki, to są siostry z gniazda. To jest samica po oryginalnym deklaku. Gołąb, któremu deklak jeszcze zakładał obrączkę. I po oryginalnej samicy od Leo Hermansa. Czyli oryginalny deklak razy samica oryginalna Leo Hermansa. Ta samiczka Leo Hermansa pochodzi z Imbredo na te najlepsze gołębie Leo Hermansa. Czyli na moim zdaniem to był Olimpiady 03 i ten gołąb de Jan tak zwany. Która to jest ich siostra? Tu znajdziemy. Za chwilę znajdę, już widzę ją, pokażę od razu siostrę. Tamta miała koniec numeru 125. To jest jej siostra. Ona z gniazda, jest, tak? Z gniazda, numer 126. Ona jest troszeczkę inna, troszeczkę dłuższa. Bardzo podobna do gołębia Olimpiady 03. Kształt głowy, sylwetka, skrzydło, bardzo podobna do Olimpiady 03. Tak wygląda, można powiedzieć, że zupełnie inna. Tamta trochę krótsza, ta taka wydłużona głowa i cała sylwetka. Tu jest samica na polskiej obrączce. Jakiego oddziału numer ma? Oddział 074, numer 11131. Kolega Jarek mają obrączki z oddziału właśnie Starogard i oddziału nowe, tak? To tak, ale to akurat nie jest gołąb wyhodowany u mnie. To jest gołąb wyhodowany u kolegi Grzegorza Wittinga po dwóch oryginalnych Hubenach. Ja tutaj tego ojca mam, tej samiczki, tego oryginalnego Hubena, potem pokażę. Po dwóch oryginalnych, gołębiach z rodziny Huben. Zresztą jak widać specyficzny kolor, one mają to specyficzne opierzenie, takie bardzo delikatne. Samica z 2013 roku. Jest tutaj jeszcze jej rodzeństwo. Gołębie Huben są bardzo cenione w Polsce i nie tylko w Polsce. Rzadko się spotyka, żeby można je kupić i to jeszcze tak blisko. Samica z 2014 roku. Od Jana van de Pasza, 126-0990. To jest również gołąb po samicy, która była na olimpiadzie. Po samicy Miss Gertie, ta samiczka była drugą lotniczką w Holandii w kategorii Allround oraz trzecia w kategorii roczne w sezonie 2012. I również ma tutaj wynik olimpijski z Nitry. Ciekawostka, że ojciec to jest właśnie jej dziadek, ten Zongshin, który wydał takie super, świetne gołębie. Tu jest samica od braci Pau z Holandii, z tej starej linii jeszcze. Kiedy bracia Pał posiadali tylko gołębie braci Jansen. Numer 2064-472. Samica z 2009 roku. Na razie jeszcze sprawna. Jest wnuczką takiego słynnego gołębia Rapi, który zrobił 8 pierwszych konkursów w takiej dużej obsadzie na tysiące gołębi. Fajna, fajnie zbudowana, taka krępa, solidna samiczka. I na razie też z płodnością nie było problemu, chociaż samica jeszcze jest 9-letnia, dobrze mówię? Dobrze. Tu jest siostra tej samiczki, którą wcześniej pokazywałem, niebieska. Od kolegi Grzegorza Wittinga po dwóch oryginalnych Hubenach. Tylko młodsza. Ta jest również, teraz ta akurat ma oddział 066. I numer też tak miała. Tamta miała 74. Przepraszam. A ta ma numer 107-38. I ona jest. To jest późniejsza samica z ubiegłego roku, z 2017. Ta jest bardziej podobna do swojej matki. Taka dosyć solidna, owalna i widać, że wyjołowa. Został nam ostatni gołąb z samic. Samica ostatnia.
To jest samiczka od Franza Revermana. Ja dodam, że to Franz Reverman generalnie nie sprzedaje gołębi. Tutaj okazjonalnie udało się nabyć. On jakby udostępnia gołębie tylko swoim znajomym. Nawet w Polsce ktoś mi tutaj posądził, że to są gołębie podrabiane. Natomiast no, ja mam z pewnego źródła i gołębie są rzeczywiście fajnie, leżą w rękach te Revermany. Wcześniej ich nie miałem. To jest młoda samica z 17 roku. Jak się nie mylę, to numer 485 ona ma. Tak. I to jest również wbrew na tego słynnego Het Wonder, jednego z najlepszych gołębi podobno w historii Holandii. Jej dziadkiem jest ten właśnie słynny Het Wonder. On zaliczył kilka takich czołowych konkursów, między innymi dwa razy pierwszy na ponad 10 tysięcy gołębi, dwa razy pierwszy na 5 tysięcy gołębi i innych sporo czołowych konkursów. Het Wonder, oprócz tego, że jest jej dziadkiem, to przewija się w tym rodowodzie jeszcze kilka razy. Czyli mamy, powiedzmy, zakończoną prezentację samic.